No dobra, jestem gotowy nagrywać. Tylko pozwólcie, że. O, tak będzie fajniej. Dobra, mam swój model. Przed chwilą położyłem drugą warstwę. I teraz już wygląda znacznie, znacznie lepiej. Bardzo jednolity jest, nie? Po dwóch warstwach. Czekajcie, światełko, o, tak, żeby ładnie było. O. Nie, bardzo fajny, taki jasno-szary, zwykły. Mam też tutaj na ekranie, nie wiem, czy to będzie widać. O. Właśnie też model tej błaciatej trójki, żeby no móc zacząć ją malować od góry. Ona od góry ma bardzo fajny kamuflaż i żeby narysować ten kamuflaż, bierzemy ołówek i rysujemy. Ona miała takie charakterystyczne łatki. Tutaj widzę, że się strasznie rozjeżdża. Tak. I tu podobnie. Żeby ją trzymać. Ale podwozie jest strasznie słabej jakości. Od razu mówię. Tutaj druga łatka, jasnozielona. Podwozie będzie do poprawki. No niestety ten model jest tak zrobiony, że inaczej się nie da. W ogóle nie trzyma podwozie. Tutaj będzie. Jest spaw. Będzie tak w dół leciało do zielono-brązowe. Ok. Tutaj zaznaczę. Po drugiej stronie również. Zrobimy łatkę. Tak, tak, tak. Bra. Podwozie nie trzyma. Będę musiał jeszcze raz je zrobić. Ale tutaj wiele rzeczy nie trzyma. Cholera. Tu zrobimy. Tak. Dobrze, tutaj są te nity, bo naprawdę łatwo. No i tak. Łatwo to malowanie zrobić. Ja już sobie wstępnie przećwiczyłem, nie? Po prostu zapoznałem się i wiem, gdzie zaznaczać. Sobie pozaznaczałem wcześniej, żeby było szybciej. Żeby już was nie katować analizą. No dobra. Kadłub jest niesymetryczny. Tak samo tutaj, ale okej, okay, dobra. Nieważne. I co my teraz zrobimy? Weźmiemy sobie ten zielony. I pomalujemy. Oczywiście to jest jedna warstwa, nie? Ja zrobię tak, że najpierw pomaluję
pomaluję tą jedną warstwą. Znowu zrobię przerwę, w czasie której po godzinie, teraz jest gdzieś tak 16:30, to po godzinie gdzieś tak nałożę jeszcze jedną warstwę, po to, żeby samolot ładniej wyglądał. I widzimy się wieczorkiem. No i sobie malujemy. To jest takie typowe malowanie, nic szczególnego. Trzeba pozwolić farbie na krycie. Kryjemy. A tak z innych pomysłów, jak już uporam się z tym, to czekajcie. Byłem sobie ostatnio w Biedrze i coś takiego sobie kupiłem z jakimiś przepisami. I postaram się kilka przepisów może wam pokazać. Ja lubię gotować. Zresztą widać. Myślałem, żeby stołować się na mieście, nie? Ale ja wolę sobie siąść w kuchni i pobawić się w kucharza. Taki trochę ratatouille, nie? Dobra. Tył zrobiony. Zobaczmy, jaki ma. O, czekajcie, zobaczmy, jakie ma malowanie. Czyli tu jest brązowe. Okej, dobra. To będzie brązowe. A ja jeszcze muszę ten zielony tutaj. Dorobić takie zejście. Tak się właśnie zastanawiałem, skąd wezmę taki brązowy, bo to jest taki mocno brązowy. Ale zobaczymy. Jestem bardzo dobry w myśli. I tak samo tutaj zielonym. Zgodnie z tymi narysowanymi liniami. Zwykła, prosta zabawa. Jak ja to mówię, proste szachy, nie? Tutaj trzeba uważać. I też za bardzo ta linia to w sumie. A jest ok. Tutaj tak samo od linii zacznę. Ajajaj, dobra. To się poprawi, spoko. Dobra, tutaj jeszcze zrobię taki podział. Dobra, zgodnie z rysunkiem. To musi być bardziej ostre, ale i tutaj wydaje mi się, że się nie skończy na jednej warstwie. Dobra. Farba tak kryje dosyć różnie.
No i malujemy. Tylko za bardzo nie będę miał jak tego samolotu wziąć do ręki, to ciężko wam będzie pokazać. Tu trochę nie wybala, trzeba uważać na linię. Dobra, to jeszcze wyprowadzę. Spokojnie. Okej. I patrzcie, co się stało. Zupełnie się rozkraczył. Jesus, co za gówno. A Boże kochany, no nic, walczymy. To już farba zaczęła. Nie no, naprawię go, naprawię to. A metoda naprawcza jest bardzo prosta. To jest po prostu trzeba tam podkleić ten plastik. Tak. Tutaj lekki garb miruś musi zrobić. Dobra. Zgodnie z linią. Malujemy jeszcze troszeczkę. Dobra. Bardzo fajnie. Ale nieudany, Boże. Litości. No, to jest pierwsza warstwa zielonego. Teraz by się przydał jakiś khaki. Akurat mam takie polskie khaki, tylko że to nie jest polskie khaki. To znaczy, jest niby polskie khaki. Według wszystkich producentów farb. Tylko że nadal historycy oraz pasjonaci modelarstwa nadal się spierają, jak ten prawdziwy khaki polski wyglądał. Są całe debaty naukowe na ten temat oraz całe śledztwo, ale będzie bardzo ciężko go odtworzyć. Dobra, zrobimy tak, tak będzie szybciej. Ja też po zrobieniu tych, nie wiem, 8 czy 9 modeli, to nie jestem jakimś tam guru. Tak więc możecie traktować te moje porady z przymrużeniem oka troszeczkę, ale po prostu to, co wiem i to, co widziałem, to chciałbym się tym pochwalić. I wiem, że no po prostu no niektóre metody się sprawdzają. To jest taki, on ma taki lekko sraczkowaty kolor. Weźmy ta część, nie? Pędzel w dłoń. Wyczyszczone. Dobra, wyczyśćmy w wódeczce. I dzisiaj, jak dobrze pójdzie, to około tak 22 myślę, że będę w stanie no po pomalowaniu przykleić kalkomanię i przykleić ten cały tą całą szybkę. Jeszcze tą szybkę trzeba będzie bardzo delikatnie tym właśnie kolorem khaki, wykorzystując zupełnie inny pędzel, taki już malutki. Trzeba będzie jeszcze zaznaczyć na tej szybce te takie brązowe ramki. Jest to bardzo trudne, ale nie niemożliwe.
Dobra, i lecimy dalej z tematem. I sobie powolutku Miruś rysuje. Miruś sobie maluje. Ale samolot już się rozkracza, widzę. I ta farba kryje bardzo dobrze, więc prawdopodobnie nawet będzie tylko jedna warstwa potrzebna. Kryje ultra super. I tak bardzo fajnie rysujemy. Bardzo uważnie. No, tata mi dzisiaj powiedział, że ten model to strata czasu generalnie. No, ale tak, żeby sobie zrobić, nie, żeby pokazać wam, to akurat dobrze. Są lepsze modele na start, ale ja się akurat uparłem na ten. Akurat był w Orzeą dostępny, leżał sobie o tak na wyciągnięcie. Grabuni, to sobie go zrobię, machnę. I to, o ten model, to też jest taki model na przełamanie się, ponieważ ja utknąłem strasznie z tym swoim tirpicem pieprzonym, z tami. Tam jest ponad 1000 części, 1000 części takich jakby fototrawionych, bardzo małych i po prostu, żeby go zrobić, to no, trzeba dużo cierpliwości, czasu, a ja no, przestało mi się to podobać na jakimś etapie i po prostu zarzuciłem w ogóle modelarstwo i to jest właśnie moja chęć powrotu, nie? A jak sobie słodko leży. Dobra, tu go tak weźmiemy. Tu trzeba uważać, żeby fotela nie popsuć. No. Tak. No i malujemy, to jest takie zwykłe malowanie. Czasami delikatnie na wdechu. Zdarza się. No i malujemy go. Oho, chyba będzie potrzebna druga warstwa. No i fajnie. Bardzo fajnie nabiera kształtów. Nie to, że mi się podoba, nie? W ogóle, bo jednak polskie khaki powinno mieć troszeczkę bardziej czekoladowy kolor. To tutaj. Zobaczcie. Ma ten kolor taki, delikatnie mówiąc, średni. Delikatnie mówiąc, średni. Taki właśnie straczkowaty troszeczkę. Dobra, trudno. Dobra, to będzie do poprawki. Poprawimy potem. W czasie drugiego podejścia. No, tutaj to już jest łatwo. Malujemy. To jest taka zabawa. Człowiek siedzi, relaksuje się. Ja też lubię tą niebywałą ciszę wprost. To też działa tak fajnie, relaksująco, wyciszająco. Też potrzebuję chwili wytchnienia od tego szalonego życia. Neryta.
Następny tydzień to będzie ciężki dosyć. Teraz patrzyłem na mapę i prognozę pogody i ten sztorm, który miał być takim dużym sztormem w Stegnie i na tym wybrzeżu na Mierzei się okazało, że to taki nie wypał. Ja akurat mam dobrze, że mam taką pracę, zadaniowy czas pracy, że mogę praktycznie gdziekolwiek pracować. To mi się udał właśnie na to gdziekolwiek, czyli do Stegny. I bym sobie posiedział, poszukał tego bursztynku w wolnym czasie od pracy. Tylko że właśnie nie wiem, czy będzie. Jak będą te śmieci na plaży, jak będzie wyrzucać morze śmieci, to już będę wiedział, że nawet takie małe fale 2-2,5 metrowe są, no cóż, zachęcające. A jak nie, to zaoszczędziłem na paliwie, co też jest fajne. No tak sobie maluję ten cały szczyt techniki modelarskiej. Można sobie zrobić postumencik z plasteliny i po prostu postawić na nim samolot. No ale tak też jest ok. I sobie tak maluję. No powolutku. Tutaj druga warstwa też będzie potrzebna, bo wcale taki tak fajnie nie jest. Powiedziałem ci wszystko, co miałem powiedzieć. Nie wiem. Tak się zastanawiam jeszcze. Co jeszcze? Dobra, delikatnie go. To jest farba akrylowa, więc jest ok. Ten samolot nie musi być jakoś szczególnie dopieszczony, przynajmniej za tym pierwszym razem. Ja jeszcze właśnie mówię, że tak po dwóch, nie wiem, miesiąc, dwa, albo tam nawet kilka tygodni, ja sobie spróbuję do niego jeszcze raz siąść i go wyprowadzę. Tutaj będzie bardzo dużo szpachlowania, na pewno. I chciałbym go doprowadzić do takiego stanu, no cóż, tak zwanej prawdy historycznej, tylko że według źródeł naprawdę nikowania i to wszystko to są domysły tylko. Takie. Dobra, postawię go tak, żeby stopień nie stanął. I tutaj lecimy. Jednak w tym przypadku tego khaki też druga warstwa farby będzie jak najbardziej na miejscu, bo widzę, że no cóż, nie przykrywa tak, jakbym ja chciał. Tu trzeba uważać, żeby nie zamalować czegoś. Tu mam bardzo dobry dostęp. Bardzo ładnie. Kabina pilotów. Ja już jak sobie kupię porządną kamerkę taką już, że można ją sobie na głowę założyć, to będę nagrywał z głowy, jak to się mówi. POV. Nie wiem, czy znacie to określenie POV. Ja znam. Nie wiem, ale znam. Ale znam. Dobra. W sumie to nie jest zły ten model. Znaczy, zobaczymy jeszcze.
tak maluję, maluję. Najgorsze to jest właśnie o to z tym podwoziem. One zaraz. Te kółka się niedługo odpadną. Ale ja jakbym miał wam proponować jakiś model na pierwszy raz, to znajdziecie w opisie. Jakieś spróbuję znaleźć. A może następnym razem, nie wiem, zobaczymy. Dobra. Tutaj. Tak. No dobra, ta farba nie kryje zbyt fajnie. Nadal widzę ten metal cały, ten szary. Cholera. Dobra, tutaj tak troszeczkę. Tak. Robienie tego modelu to jest głównie wprawianie. O, jeszcze tutaj, dobra. Delikatnie, jak się za te krawędzie złapie, to jest ok. Tu spróbuję tak złapać. O, dobra, to jest wodą się zmyje. No i ok. I tutaj jeszcze tą część. Jezu. Dobra, dobra. 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 Ten model raczej nie ma szans w jakichś konkursach modelarskich. W ogóle. Ale mówię, to nie chodzi o to, żeby wygrać, tylko żeby po prostu no pierwsze grzybki robaczywki, nie? Żebyście po prostu zobaczyli, z czym się je. To coś. To hobby. Hobby jest wspaniałe. Tutaj nie napisali, jaki kokpit ma mieć. Dobra, będzie. Taki, taki, tutaj, znowu, 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 tu, te miejsca, no i okej, nie, zobaczcie. Tak to wygląda po pomalowaniu. Jeszcze potrzebuję drugiej warstwy. Mniej więcej trzyma te ramy historyczne kamuflaż. On ma tutaj przede wszystkim był znany z tych charakterystycznych, takich dosyć ostrych cięć. Zagięć. Teraz muszę pozwolić mu wyschnąć. Tak. Muszę pozwolić mu wyschnąć, a za jakąś godzinę położę kolejną warstwę i cóż. Czekajcie. O tak wezmę, żeby to widać. Widoczne. No, o tak wygląda. Fajnie, nie? Ale jeszcze wiele pracy przede mną. Dobra. Schnij. Na razie. Widzimy się jeszcze dzisiaj pewnie. Hej.